Zagrałaś w filmie Dziewczyny z Dubaju, Dody. Powiedz mi, jak sobie poradziłaś z tą rolą, bo widzieliśmy z pierwszych kadrów, że film będzie bardzo kontrowersyjny. Tak, rzeczywiście. Film być może będzie kontrowersyjny, ale na pewno był bardzo trudny, ponieważ pierwszy raz miałam do czynienia z tym, że musiałam zagrać osobę, która jest od 17 roku życia do 35 roku życia, więc ta przestrzeń jakby ogromna, jakby zmiany też tej postaci psychologiczne, tak jak każdy z nas, my się też zmieniamy, Jak się mówi? Bo ja nie wiem. Ewoluujemy. Dziękuję panu bardzo. Pan za kamery. No i właśnie ta postać też się rozwija, więc nie mogła być cały czas taka sama. Musiała jakby adekwatnie do tych wydarzeń burzliwych często w jej życiu, no zmieniać się. Ja mam wrażenie, oczywiście ja znam scenariusz, więc robiłam ten film, w związku z tym na pewno nie mam takiego odbioru, może jak widzowie będą mieli, ale ja mam wrażenie, że tutaj jesteśmy bardzo podmiotowo wręcz traktowane i właśnie chodziło o to w tym filmie, żeby pokazać od drugiej strony właśnie, żeby pokazać jakby tutaj decyzje, które wpływają na to, żeby jakby iść po, ja bym powiedziała, no łatwy w miarę zarobek. Więc jakby wydaje mi się, że my fabułą i tym, jak to stworzyliśmy całą historię, oddajemy raczej właśnie dajemy tą podmiotowość i staramy się wyciągnąć z cienia ten zawód, który jest tematem tabu w ogóle w Polsce. Jakie emocje w widzach wywołała ten film? Nie jestem pewna, jakie emocje wywołają Dziewczyny z Dubaju. Myślę, że ile głów, tyle będzie po prostu, tyle będzie odbioru. Tak sądzę. Każdy coś może dla siebie znajdzie. Kto będzie chciał się oburzyć, ten, może kolega mi tutaj dokucza. No, że każdy będzie musiał, jakby, na pewno będą też hejterzy. No, takie życie. Oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście wpadajcie na Instagrama Przeambitni.